To zdjęcie pierwszego zbudowanego tranzystora wynalezionego w Bell Labs w 1947 roku. Płatki śniegu sfotografowane pod mikroskopem elektronowym. Oraz serce narysowane za pomocą wzoru matematycznego. Witam w pierwszym odcinku Chi. Hej, z tej strony Marek. Jestem pomysłodawcą serwisu Ciekawostki Poranku. Jeśli jeszcze go nie znasz, to szczerze polecam Ci się zapoznać z moją stroną Facebooka i filmikami na YouTube. Nasz świat pełny jest fascynujących faktów i mam nadzieję przedstawić kilka z nich, które osobiście uznałem za fascynujące. Jak to powiedział Albert Einstein, ważne jest, aby nikt nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje, bo przecież bez przyczyny. Przez ostatni rok wysłaliście mi tyle materiałów, że uznałem za stosowne stworzyć osobną serię filmików o różnej tematyce, które nazwałem CHI, czyli Ciekawostki z Internetu. Linki do wszystkiego, co tutaj zobaczycie, znajdziecie w opisie tego wideo. Nie przedłużając, oto wrota piekieł na pustyni Karakum. W 1971 roku radzieccy uczeni przeprowadzili badania gruntowe na pustyni Karakum w Turkmenistanie. Przeprowadzili odwierty, poszukując cennych surowców takich jak ropa. Znaleźli złoże gazu ziemnego, które znajdowało się bardzo blisko powierzchni. Przeprowadzając jednak dalsze odwierty, wywołali eksplozję, która sprawiła, że teren zapadł się, tworząc dziurę o średnicy niecałych 70 metrów i głębokości około 25 metrów. Oczywiście zaczął się również ulatniać gaz. Badacze postanowili dla bezpieczeństwa owy gaz podpalić, wrzucając do dziury podpaloną oponę. Spodziewali się, że po kilku dniach gaz się zużyje. Czekali więc i czekali i czekali. Minął miesiąc, rok, dekada, 40 lat, a ogień wciąż płonie. Jeśli na Karakum mamy wrota piekieł, to wulkan Sakujima w Japonii można nazwać piekłem. Chociaż wygląda to jak Photoshop, tak jednak nie jest. Znoszący się pył wulkaniczny jest mocno naelektryzowany, więc i o wyładowanie elektryczne nie trudno. Na szczęście Japończycy mieli wulkan filmowany z każdej strony cały czas. Trudno zobaczyć wyładowania elektryczne z wulkanu na żywo. Łatwiej być może będzie poszukać fulgurytu. Jest to zeszklona krzemionka, powstała w miejscu uderzenia piorunu. Jeśli fulguryt uważasz za fajny, to co powiesz o kryształe pirytu, zwanym też złotem głupców? A to kryształ bizmutu. I samorodek złota. Kryształ galu natomiast pięknie rozpływa się w dłoni. Jego temperatura topnienia to tylko 30 stopni. Przedmioty wytworzone przez człowieka też mogą być piękne. Międzynarodowy zespół naukowców z projektu Avogadro dążył do policzenia liczby atomów w pojedynczym 1-kilogramowym kryształe krzemu, aby zdefiniować pojęcie kilograma. Jak wiadomo, różne substancje parą się w różnych kolorach. Widowiskowo widać to w czasie Sylwestra. Jeśli chcesz zobaczyć większy wybuch, oto Tsar Bomba, największa bomba termojądrowa zdetonowana przez człowieka. Taki byłby zasięg tej eksplozji, gdyby ją zdetonować w centrum Warszawy. Przeanalizuj to samemu za pomocą strony internetowej HiDesign. O tym, jak wiele bomb atomowych już zdetonowano, przekonuje film poklatkowy japońskiego artysty Isao Hashimoto. Każda sekunda to jeden miesiąc. Przypominam, że w całości filmy można zobaczyć na stronach podanych w opisie. Jedynymi zwierzęciami, które mogłyby przeżyć taki wybuch, są niesporczaki, zwane także misiami wodnymi. Te bardzo małe bezkrężowce bardzo trudno zabić, mogą nawet przeżyć w przestrzeni kosmicznej. Wytrzymują temperaturę zera absolutnego i 150 stopni Celsjusza. Znoszą 1000 razy silniejsze promieniowanie jonizujące niż jakiekolwiek inne zwierzę, a także ciśnienie 6000 atmosfer. Bez wody mogą przeżyć nawet 100 lat. Skoro już jesteśmy w mikroskali, oto mrówka, która niesie mikrochip. I ziarenka piasku z plaży w przybliżeniu. A to już nanoskala. Zdjęcie pojedynczej molekuły pentacenu wykonanej przez zespół naukowców z IBM za pomocą mikroskopu sił atomowych. Pozostawiam Ciebie z jeszcze jednym filmem poklatkowym, tym razem wykonanym z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jeśli chcesz zobaczyć na żywo przekaz ISS, zobacz link w opisie. Znajdziesz tam też strony pokazujące, nad jakim krajem teraz przylatuję. Mam nadzieję, że zdołałem Ciebie troszkę zaciekawić. Dziękuję za oglądanie pierwszego odcinka CHI i zapraszam do kliknięcia klawisza subskrybuj, jeśli chcesz zobaczyć kolejny, gdy ten tylko wyjdzie.